Imprezę kolejny raz zorganizowali studenci z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego przy współudziale Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław, Biura Promocji Uczelni, Biura do Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego, Redakcji Życia Akademickiego, Centrum Informatycznego oraz Działu Administracyjno-Gospodarczego Uczelni. Ja się cieszę, że kultywujemy dobre tradycje i to jest właśnie jednym z elementów akademickości. Ta akademia po prostu trwa. Ona trwa już 74 lata, a w międzyczasie po raz 27 mamy plebiscyt życia akademickiego na najlepszego sportowca i trenera w naszej uczelni. Kolejny raz szczęśliwie udowodniono, że sport nie ma absolutnie barier. Na najlepszego sportowca wybrano naszą paraolimpijkę w pływaniu, Oliwię Jabłońską. W ogóle się nie spodziewałam. Myślałam, że zostanę tylko najlepszym sportowcem niepełnosprawnym tutaj na AWF-ie. A okazało się, że jestem również najlepszym sportowcem, jeśli chodzi o osoby pełnosprawne. Bardzo się z tego cieszę. Jest to dla mnie kolejna dawka motywacji na przyszły rok. I bardzo się cieszę, że uczelnia AWF Wrocław traktuje na równi sport paraolimpijski ze sportem olimpijskim. Tytuł najlepszego trenera w 2019 roku kapituła przyznała Markowi Rożejowi, trenerowi kadry narodowej PZLA od 2008 roku. Pod jego okiem trenują m.in. Natalia Kaczmarek czy Joanna Linkiewicz. Na drugim miejscu w tej kategorii wyróżniono trenerkę Oliwii Jabłońskiej, Beatę Pożarowszczyk-Kuczko. To dla mnie olbrzymia motywacja do dalszej pracy. Z pewnością jest to bardzo duże wyróżnienie, dlatego że byłyśmy wraz z Oliwią bardzo zaskoczone tym, że zostałyśmy wyróżnione również w tym głównym plebiscycie, nie tylko paraolimpijskim, i że uczelnia stawia sport paraolimpijski na równym poziomie ze sportem olimpijskim. Jest to olbrzymie zaskoczenie i olbrzymie wyróżnienie dla nas. Rektor AWF już myśli o kolejnych startach swoich zawodników i wierzy, że rok 2020 będzie jeszcze lepszy od tego niedawno zakończonego. Czekamy z utęsknieniem na Igrzyska Olimpijskie, kibicujemy, stwarzamy znakomite warunki naszym sportowcom, co było słychać tutaj w ich wypowiedziach. Ja się z tego cieszę, to było to marzenie, które realizowali wszyscy rektorzy, a ja mam przyjemność to kontynuować. Najlepszy sportowiec AWF 2019 Oliwia Jabłońska przyznaje, że ma jeden cel. Chce w Tokio w tym roku po raz pierwszy w karierze wywalczyć paraolimpijskie złoto. Przygotowania jak na razie idą bardzo dobrze, bez zastrzeżeń. Szykuję się pod 400 metrów stylem dowolnym, 100 metrów stylem motylkowym oraz 200 metrów stylem zmiennym. Na swoim koronnym dystansie 400 metrów stylem dowolnym nie ukrywał, że chciałabym zdobyć złoty medal, ponieważ jeszcze złotego medalu brakuje mi z Igrzysk Paraolimpijskich. I cały czas do tego dążę. Na każdym treningu daję się 100% i mam nadzieję, że w Tokio to zrobię. Wszyscy uczestnicy gali podkreślali, że sportowy świat idzie we właściwą stronę. Te same nagrody i wyróżnienia należą się i przedstawicielom sportów olimpijskich i paraolimpijskich. Ta granica pomiędzy sportem paraolimpijskim a olimpijskim coraz bardziej się zaciera. Sport paraolimpijski stoi już na bardzo wysokim poziomie i naprawdę trzeba bardzo profesjonalnie do tego podchodzić, aby osiągać jak najwyższe rezultaty. Warto dodać, że drugie miejsce w plebiscycie sportowca roku zajęła Natalia Kaczmarek, trzecie Dominika Sztandera. Drużyną roku została ekipa pływaków. Najpopularniejszym sportowcem wybranym przez internautów Mateusz Kosmalski, najpopularniejszym trenerem to dr Henryk Nowara, debiutantami roku natomiast Kinga Jakubowska i Damian Chrzanowski.